Nadal istnieje nierozwiązany konflikt pomiędzy nauczycielami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębice a dyrektorem Leszkiem Klabachą. Jak już Państwa wielokrotnie informowaliśmy na antenie polskiej telewizji regionalnej, od półtora roku trwa konflikt pomiędzy nauczycielami a dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Dębicy. Ostatnio problemy nasiliły się po tym, jak Edyta Wilk, nauczycielka wychowania fizycznego w tej szkole, zasłabła i straciła przytomność po wyjściu z gabinetu dyrektora Leszka Klabachy. W rozmowie z naszymi reporterami Edyta Wilk twierdziła, że podczas spotkania dyrektor sugerował, że zostanie zwolniona dyscyplinarnie. Z dziennikarzami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR spotkali się także nauczyciele liceum, którzy zwracali uwagę na bardzo złą atmosferę w szkole, nieprofesjonalny sposób zarządzania placówką oraz niezrozumiałe zachowania Leszka Klabachy. Sytuacja w szkole szczególnie niekorzystnie wpływa na uczniów, którzy zamiast zajmować się zdobywaniem wiedzy są wciągani w konflikt pomiędzy dyrektorem a gronem pedagogicznym. Młodzi ludzie wybrali najstarsze Dębi renomowane liceum i nie spodziewali się że będą świadkami takich wydarzeń. Stefan Bieszczad, radny sejmiku województwa podkarpackiego oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej, do którego zwrócili się o pomoc nauczyciele liceum, wyraźnie podkreślał w wywiadzie udzielonym polskiej telewizji regionalnej, że to od starostwa zależy rozwiązanie tego problemu. I Leszek Klabacha powinien być jak najszybciej odwołany, jeżeli potwierdzą się liczne uchybienia w zakresie przekroczenia dyscypliny budżetowej przez dyrektora szkoły. Kilka tygodni temu, w rozmowie z naszymi reporterami oraz dziennikarzami innych mediów, Andrzej Reguła, starosta powiatu Dębickiego, obiecał, że zajmie się definitywnie tym problemem. Niestety, od tamtej pory minął już ponad miesiąc, a konflikt nadal trwa. Ja już ten temat analizuję dość długo. Nie tylko sam, tylko cały zarząd i rada rodziców, i rada pedagogiczna. Mamy się spotkać 21. Właśnie z, jako cały zarząd z radą pedagogiczną poddać, że tak powiem, ocenie pracy dyrektora, bo słyszymy w mediach, szczególnie w mediach, różne utyskiwania i tak dalej, że jest źle, że nie jest tak jak powinno być. Chociaż no, nie pokrywa się to do końca z rzeczywistością, bo byłoby wiele zarzutów, była sprawa dyscypliny. Komisji dyscyplinarnej była sprawa prokuratorska. Te wszystkie sprawy nie wykazały jakiegoś tam zawinienia tutaj ze strony dyrektora. W związku z tym jeszcze zostaje ta ścieżka oceny przez Radę Pedagogiczną, jak ta współpraca wygląda, jak praca wygląda i to chcemy jako zarząd rozstrzygnąć. Zdecydowanie ta analiza trwa już za długo, a definitywnego rozstrzygnięcia nadal nie ma. I obawiamy się, że po 21 marca może się okazać, że również nie będzie. Już wielokrotnie byliśmy informowani, że starostwo podejmie finalne kroki w celu rozwiązania trwającego już kilkanaście miesięcy konfliktu w szkole. Mamy jednak nadzieję, że tym razem będzie inaczej i włodarze powiatu dotrzymają słowa i w trosce przede wszystkim o uczniów tego najstarszego dębickiego liceum ten problem zostanie wreszcie po tylu miesiącach definitywnie wyjaśniony i rozwiązany uczniowie będą mogli w spokoju przygotowywać się do matury a nauczyciele realizować zajęcia dydaktyczne do sprawy powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR